Polska ostro do Rosji dyplomatycznym językiem wycofuje zgodę na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, mówi szef MSZ Radosław Sikorski i w dyplomatycznym języku to wiadomość wagi ciężkiej. MSZ ma dowody, że to Rosja stoi za próbami dywersji i w Polsce, i u naszych sojuszników. Michał Tracz. W dyplomacji to naprawdę duży kaliber i bardzo mocna odpowiedź. Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatów Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. To w praktyce oznacza, że w ciągu kilku najbliższych dni personel tego konsulatu będzie musiał opuścić Polskę, a sam konsulat zostanie zamknięty. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Zamknięcie konsulatu i uznanie jego personelu za osoby niepożądane to odpowiedź na dywersyjne działania rosyjskich służb w Polsce, także na tę sprawę zatrzymanego na początku roku Sierhieja S. On przygotowywał się do podpalenia. Według informacji, do których dotarły polskie służby, mężczyzna przygotowywał się do podpalenia tej fabryki farb we Wrocławiu i nie jest to przypadkowe miejsce. Tuż obok jest kanał żeglugowy Odry, więc pożar i eksplozja spowodowałyby, że zanieczyszczenia spłynęłyby w dół rzeki. Niedaleko znajduje się też wielkie centrum paliwowe z milionami litrów paliwa. Inicjatorzy tego podpalenia liczyli na coś bardzo spektakularnego. Szkody byłyby trudne do oszacowania. Gazeta Wyborcza poznała szczegóły zeznań mężczyzny w prokuraturze, a ten przyznał, że został zwerbowany w internecie. Za podpalenia miał dostać pieniądze. Jemu oferowano 4000 dolarów za podpalenie tego miejsca, 2000 z góry, 2000 po akcji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała na tyle mocne dowody, że zdecydowała o natychmiastowym zatrzymaniu mężczyzny. Przygotowywał się do sabotażu. On działał na szkodę Polski, on działał na zlecenie rosyjskich służb. Sierhiej S. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze 3 lat więzienia. Na to w zeszłym tygodniu sąd się nie zgodził. W ocenie sądu kara w tym wymiarze jest karą za niską. Mężczyzna poczeka na proces w areszcie. Rosyjskie służby za pomocą Telegrama wyłapują osoby, które będą w stanie współpracować z wywiadem. Tak, coraz częściej Rosja werbuje sabotażystów, którzy mają planować lub już stoją za działaniami dywersyjnymi nie tylko w Polsce. Prokuratura jest oszczędna w słowach, ale wiadomo o co najmniej kilkunastu zatrzymaniach w ostatnim czasie i podejrzeniach, także w tej sprawie wielkiego pożaru hali targowej w Warszawie przy ulicy Marywińskiej. A przecież zaledwie kilka dni później płonęła zajezdnia w Bytomiu, dach szkoły w Grodzisku Mazowieckim czy składowisko odpadów w Siemianowicach Śląskich. Za tym stoi GRU, za tymi podpaleniami. To nie jest pierwszy raz i będą się to powtarzały. Także o ataku ze strony rosyjskich służb mówią służby zachodnie, wskazując na wielką awarię pociągów we Francji w dniu rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Rosjanie zaczęli realizować działania destrukcyjne, dywersyjno-sabotażowe. Do tego potrzebowali zbudować nowe instrumentarium i wykorzystali do tego media społecznościowe. W odpowiedzi na decyzję szefa polskiego MSZ-u Rosja zapowiedziała kroki odwetowe. To kolejny wrogi krok, na który zostanie udzielona bolesna odpowiedź, zapowiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Michał Tracz, Fakty.